Chcemy powiedzieć o tym, iż niezbędne jest szukanie wspólnych rozwiązań i z takim apelem kierujemy się nie tylko do opozycji parlamentarnej, ale również do rządzących. Na początku oczywiście niezbędne jest opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że nie można szukać kompromisów z konstytucją. To nie może być tak, że zaczniemy negocjować, który artykuł konstytucji będziemy stosować, który nie. Po drugie, musi być wykonane orzeczenie, wykonanie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, inaczej bowiem będziemy łamać konstytucję, na co nigdy Nowoczesna, jak domyślam się, pozostałe partie opozycyjne też się nie mogą zgodzić. Ale jednocześnie jesteśmy otwarci na poszukiwanie rozwiązań dotyczących przyszłego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy, że niezbędne jest powołanie zespołu parlamentarnego, ponadpartyjnego, do którego weszliby przedstawiciele różnych partii, tak aby szukać rozwiązania, jak Trybunał Konstytucyjny mógłby funkcjonować optymalnie w przyszłości, tak aby uwzględnić różne racje. Niemniej chcę podkreślić, że to wszystko musi być w ramach konstytucji prawa. Nie możemy się nigdy zgodzić na to, żeby dzisiaj wejść do dyskusji na temat tego, które elementy polskiej konstytucji mają być wiążące, a które nie. Innymi słowy, wyciągamy rękę nie tylko do partii rządzącej, ale do opozycji. Proponujemy rozwiązanie, uważam, że optymalne, czyli zespół ponadparlamentarny, który opracuje przyszłe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w ramach naszego polskiego porządku prawnego. Ja chciałabym się odnieść do tej kwestii bezpieczeństwa, czyli do tego, jak bardzo ważne jest funkcjonowanie litery prawa w Polsce, jak bardzo ważne jest to, aby zarówno prezydent Rzeczpospolitej, jak i pani premier przestrzegali zapisów konstytucji. Ten przykład idzie z góry. Jeżeli w tym momencie zgodzimy się na to, aby prawo, fundamentalne prawo Rzeczpospolitej, jakim jest konstytucja, było łamane przez najwyższe, najważniejsze osoby w państwie, to za chwilę może okazać się, że lokalny radny Prawa i Sprawiedliwości łamie nasze prawa i wolności w naszym lokalnym środowisku. Już teraz słyszymy pytania, skoro prezydent nie wykonuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no to dlaczego mamy płacić mandaty? Prawo jest umową społeczną. Cywilizowane narody, kraje, państwa umawiają się, że pewne normy obowiązują, pewnych norm przestrzegamy. Podpisujemy umowy międzynarodowe, uchwalamy ustawy, uchwalamy konstytucję. Chciałabym się odnieść do dwóch ważnych dokumentów, które pokazują właśnie, dlaczego funkcjonowanie prawa, przestrzeganie zapisów konstytucji, ale także sprawne funkcjonowanie takiej instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, jest takie ważne. Przede wszystkim polska konstytucja. Polska konstytucja, która w prostych i zwięzłych słowach jasno precyzuje, dlaczego ustanowiliśmy właśnie tak fundamentalny akt prawny jak konstytucja. Chciałabym tutaj zacytować pewien fragment. Pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność. W poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem, abyśmy stosowali Konstytucję Rzeczpospolitej jako prawo podstawowe dla państwa. I właśnie ta konstytucja, chciałabym, żebyśmy sobie zdali sprawę, że ona stoi na straży naszego bezpieczeństwa, praw i wolności, które są w niej zapisane. A taką instytucją, która dba o to, aby te prawa nie były łamane, jest właśnie Trybunał Konstytucyjny, którego działanie zostało w tym momencie sparaliżowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnę tylko, że w Trybunale Konstytucyjnym wisi 240 spraw, które rozstrzygają fundamentalne dla obywateli sprawy. Chciałabym także odwołać się tutaj do Komisji Weneckiej, która mówi, że paraliż działania Trybunału Konstytucyjnego, nieprzestrzeganie litery prawa w Polsce uderza w trzy podstawowe wartości. Wartość, jaką jest demokracja, a zatem to, że mamy trójpodział władzy, władzę sądowniczą, w której sprawność działania nikt nie ingeruje. Mamy także zasadę, która jest naruszona, zasadę praw człowieka, czyli to, że polscy obywatele mają środki do tego, aby egzekwować swoje prawa przed sprawnie działającymi instytucjami, w tym przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale także zasadę praworządności, zasadę sprawiedliwości, czyli że mamy sprawnie działającą władzę sądowniczą. I przy sparaliżowanym Trybunale Konstytucyjnym, który jest centralną instytucją, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą w Polsce, no niestety ta zasada doznała uszczerbku. Więc jeszcze raz apeluję o to, aby przestrzegać zasad zawartych w konstytucji dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa obywateli.
Nowoczesna jako klub jest otwarta na szeroką dyskusję, jeżeli chodzi o opracowanie, a następnie uchwalenie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Chcielibyśmy, żeby w tej dyskusji uczestniczyli wszyscy przedstawiciele Sejmu z poszczególnych klubów, a także posłowie niezrzeszeni, byśmy mogli stworzyć projekt, który zostanie zaakceptowany przez wszystkich i uchwalony i będzie stanowił podstawę przywracania demokracji, spokoju, a przede wszystkim powagi i godności Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy więc otwarci na szeroką dyskusję, ale dotyczącą właśnie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ jesteśmy władzą ustawodawczą i w tym zakresie możemy działać, zgłaszać projekty, a następnie je uchwalać. Nie jesteśmy natomiast władzą wykonawczą i w związku z tym dyskusja na temat uchwalenia, na temat ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie należy już do nas. Ten temat to obowiązek rządu, a w szczególności prezesa Rady Ministrów. W związku z tym, zgodnie z konstytucją, przez właśnie prezesa Rady Ministrów ten obowiązek powinien być wykonany, a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zarówno ostatnie, jak i wcześniejsze, dotyczące stwierdzenia o skuteczności wyboru trzech sędziów, realizowane. Tak powiedziała pani marszałek, przeszłości już nie zmienimy. Musimy skupić się na przyszłości, aby zagwarantować Polsce, Polakom bezpieczeństwo i stabilność.